Witajcie z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję butów, które zaskoczyły mnie nieziemsko, które spowodowały, że moje standardy co do trakcji bardzo się podniosły i które są po prostu bardzo, bardzo dobrymi butami. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, polubić ten odcinek, bo to buty z najlepszą trakcją, tak, spoiler, na rynku. I pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał, no bo subik się należy, bo zaraz będzie 11 tysięcy subów, więc oglądamy już te buty. I co my tu mamy? Są to AR1 od firmy Ligru, coś takiego, nie wiem, wisi mi to, nie, bez znaczenia. Wielu z was pytało się, gdzie takie buty można dostać. Są dwie opcje, albo ich oficjalna strona sklepu, albo AliExpress, który też jest ich oficjalnym dystrybutorem, więc nie ma problemu, możecie kupować z AliExpress. Ja mam tu CW, te biało-żółte, takie Lakersowe. Wiem, że uzupełniałem stoki, teraz na przykład różowe jest znowu dostępne, więc sobie zamówię dodatkowo. I moi drodzy, te buty są przekozackie. Zacznę od plusów. Największym plusem jest trakcja. Mogą to potwierdzić w komentarzach chłopaki ode mnie z drużyny. Mamy halę naszą, home court nasz, szkołę podstawową numer 9, gdzie trakcja jest tragiczna. Jeździsz jak na łyżwach. Tam, żeby nie jeździć, to musisz mieć naprawdę dobre buty. I te buty tam po 20 godzinach piszczą, stają w miejscu, zero problemów. Ja normalnie kopara mi opadła i myślę, że jak będę sobie zamawiał, to nie zamówię już tylko dla siebie, ale dla kilku osób, bo dodatkowo co do zamawiania, taki mały off-top, to widziałem, że ostatnio była promka, że jak zamawiałeś dwie pary, to wychodziły ci po 270 zł. Więc tam też można złapać jakąś fajną promkę. Jeśli chodzi o wytrzymałość podeszwy, bo też o tym powiem. Grałem tylko na hali, więc tylko na tym się wypowiem, bo stwierdziłem, że szkoda mi ich na dwór. Podeszwa wygląda idealnie. Nie ma tutaj najmniejszego przetarcia. Podsunę. Tak wygląda podeszwa. Po 20 godzinach. To znaczy przecierałem ją po prostu, żeby kurz trochę dotrzeć i tak dalej. Znaczy brud z tej podeszwy. Ale no tak to no jest genialnie. Naprawdę, a chłopaki mogą potwierdzić, że oni tam muszą przecierać podeszwy w czasie grania, a ja cały trening idę, jak widzę, że są usyfione, to sobie trochę przetrę i tyle, a tak to jest perfekto, perfekto. Naprawdę, umyłem je teraz do odcinka, chociaż mogłem tego nie robić, byłoby takie bardziej miarodajne i umyłem je chyba po 10 godzinach jeszcze raz. A nie myłem ich, bo gubiły trakcję, po prostu, bo była brudna podeszwa, a ja tak nie lubię i wiecie. No. A jeśli chodzi o cholewkę, jedynym minusikiem tego buta jest to, że mógłby trzymać trochę stopę lepiej, ale jest za to mega wygodny. On jest tak wygodnym butem, że uhuhu, naprawdę. Ja ten but polecam i jeśli chodzi o buty 2024 roku, to na razie jest bardzo mocno. Bardzo. No nie pamiętam, czy AE1 były w tamtym roku. Jeśli nie, to w tym na pewno będą rywalizować z tymi butami, bo to dla mnie idzie na buta roku w tym momencie. Ty, no faktycznie w tym roku to z AE1 będą rywalizować o buta roku. Naprawdę, jest to mega mocna pozycja. Jestem aż zaskoczony, jak dobre są to buty, moi drodzy. Bo są to buty przekozackie. Jeśli chodzi o prewencję kontuzji, no przez to, że brakuje lockoutu stopy, no to jednak troszeczkę tutaj to kuleje, ale nie jest jakaś tragedia, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Po prostu ja u nas na hali, jak nic nie testuję, to teraz będę grał na zmianę w tych kopikach szóstkach, no to w kopikach szóstkach jednak jest topowy ten lockdown stopy, więc no ciężko je porównywać z czymkolwiek. Ale jeśli chodzi o trakcję, one biją Kobe 6. Naprawdę, przyrzekam, że biją Kobe 6. Więc to już jest dużo, a specjalnie wczoraj grałem w Kobe 6, potem grałem, dzisiaj grałem w tych, a przedwczoraj miałem na sobie KD-ki 17, więc
Kejdiki najgorzej, zdecydowanie, z tej trójki. Ale Kejdiki to miałem dopiero drugi raz, więc się nie wypowiadam jeszcze, bo to wiadomo, jak trochę potyrają, to wtedy też to inaczej klei. Jeśli chodzi o wentylację, żadnych zastrzeżeń. Tu wentylują stopę naprawdę dobrze, a trzeba powiedzieć, że u nas na hali, jak się robi gorąco, to chłopaki wyglądają, jakby ktoś z wiadra z wodą dostał. I to nie, że pustego wiadra, po prostu ktoś walnął go i ma wstrząs mózgu, tylko pełnego wiadra, jak ktoś by go obrał. No, więc tu jest naprawdę spoko. No i jedyny... Dwa minusy tych butów, nie wiem dla kogo to jest minus, dla kogo nie, to to, że musisz na nie długo czekać, bo to nie jest sklep koszykarza, który zamówisz i jutro będą te buty, tylko no, te buty idą z Chin, więc poczekać musisz, to jest jeden. A dwa, nie jest to top tier lockdownu stop. Lockdown stopy jest spoko, ale nie jest top tier. Ale ja bym go dał na poziomie Kobe ósemek. Więc jeśli komuś odpowiadają Kobe ósemki, to te buty też mu będą siedzieć. Nie wiem, do jakich butów to jeszcze porównać. Jakbym miał porównać, to tak szybko po półeczkach przelecę. Lepszy niż tej Tumy dwójki. No gorszy niż Kejdiki trójki. No ciężko, ciężko. Takie trochę lepsze tej Tumy dwójki, bym powiedział. Tak, trochę lepsze tej Tumy dwójki. To jest takie odpowiednie porównanie. Dobra. Moją opinię już znacie. Ja te buty mega polecam i mam nadzieję, że będę ich widywał trochę na parkietach. Do zobaczenia, jeśli ktoś będzie na Basketmanii w niedzielę. No i cóż, piszcie, z jakimi butami chcielibyście, żeby je porównać. Dobra, nała.